Cześć kochani! Dzisiaj pomyślałam, że pogadam do Was, tak jak widzicie po tytule, o mojej diecie i moich ćwiczeniach, no bo prowadzę w końcu kanał mocno jedzeniowy, nagrywam food vlogi, widzicie co jem, widzicie jak to się zmienia i chciałam Wam trochę o tym opowiedzieć, chciałam Wam powiedzieć co ćwiczę, ile ćwiczę, jakie mam teraz nastawienie i podejście do wszystkiego, także mam nadzieję, że ten film Was zainteresuje, ponieważ zdarzają się takie pytania odnośnie, a czemu zwracasz uwagę na to, a czy liczysz makro, a czy jesz to, a rezygnujesz z tego, a co ćwiczysz i tak dalej. Także pomyślałam, że to będzie dobry film, żeby odpowiedzieć właśnie na te pytania. I słuchajcie, na chwilę obecną jestem w takim momencie, mamy teraz listopad, końcówkę. Powiedzmy, że w marcu miałam taki swój szczyt formy, miałam najlepszą sylwetkę jak do tej pory, jadłam po prostu najczyściej na świecie, kurczak, twaróg i w ogóle. I tak było gdzieś do czerwca. Potem były wakacje, 3 miesiące wakacji. Ja wychodzę z założenia, że życie jest tylko jedno i nie będę całe wakacje, wiecie, sobie wszystkiego odmawiać. Jak wiecie, po vlogach ćwiczyłam wakacje, z czego jestem bardzo zadowolona. Co 2 dni praktycznie robiłam trening, ale za to jadłam sobie co chciałam. I przez całe wakacje trochę przytyłam, nie ma co ukrywać. Liczyłam się z tym, wiecie, różne wyjazdy, w ogóle desery, no w ogóle, no życie, prawda? Więc ja przytyłam tak, nie wiem, około 3 kilo przez całe wakacje, coś takiego. Teraz aktualnie się nie ważyłam, jeszcze chcę dać sobie troszeczkę czasu. W każdym razie wydaje mi się, że nie ważę teraz 56, tylko trochę więcej, tak myślę. Tak zgaduję, tak czuję po prostu nawet po sobie. No i słuchajcie, w momencie kiedy zaczął się rok akademicki, już troszeczkę nawet we wrześniu tak zaczęłam intensywniej ćwiczyć, ale potem październik, no i cały listopad ćwiczę już w ogóle bardzo intensywnie. I słuchajcie, jak to teraz wygląda? No mamy końcówkę listopada i jeżeli chodzi o moją dietę, bo zaraz o ćwiczeniach, to ja generalnie, słuchajcie, jestem teraz strasznie szczęśliwa. Nie wiem, może to jest kwestia wieku, może to jest kwestia podejścia, może to jest kwestia, nie wiem, wszystkich tych przejść różnych postaw i tak dalej. Bo ja na chwilę obecną, słuchajcie, jem wszystko. Serio, ja jestem po prostu teraz tak wolnym człowiekiem. W sensie, bo wcześniej, tak jak widzieliście właśnie po vlogach, długo też korzystałam z aplikacji Fitatu, gdzie wiecie, wszystko wpisywałam, wszystko liczyłam, żeby mi się zgadzały tłuszcze, kalorie, makro i tak dalej. I to mi też sprawiało dużo frajdy, bo czułam, że mam taką fajną kontrolę nad tym, co się dzieje, nad tym, co jem, że czuję się tak lekko, zdrowo, do tego ćwiczę i w ogóle super fit. I ja to bardzo, bardzo lubiłam. Przez wakacje, wiecie, potem jadłam sobie wszystko. No i teraz trochę byłoby mi wręcz smutno po prostu wrócić do tego, żeby tak sobie, no nie wiem, no po prostu wielu rzeczy odmawiać. I może już jestem po prostu stara, ja za chwilę mam 22 lata i po prostu na chwilę obecną ja jem wszystko z takim po prostu zdrowym rozsądkiem, naprawdę. W sensie, jemy też cały czas zdrowo, z tego co możecie zobaczyć na vlogach, na przykład obiad zazwyczaj mamy taki zrobiony samemu w domu, w sensie czasami wychodzimy do knajp na burgery, dobra, ale to tak było też wcześniej. Ale jak gotujemy w domu, to wiecie, zawsze na odrobinie oleju kokosowego, wiecie, to jest zawsze kurczak z jakimś ryżem czy makaronem, z jakimś tam nieciężkim sosem, nie walimy, wiecie, teraz, że dobra, chrzanimy wszystko i teraz śmietany, mascarpone, wiecie, same serowe sosy i tak dalej, nie. Wciąż jemy jakieś takie nasze posiłki, ale na przykład po prostu chyba się zestarzałam i kurczę, kiedy jestem, nie wiem, na wydziale, na uczelni, jestem głodna, to biorę sobie na przykład bułkę, bo mam na nią ochotę, jest jakaś tam ciemna, pełnoziarnista, na przykład z jajkiem, nie wiem, z ogórkiem, pomidorem i może z odrobiną majonezu, bo jajko z majonezem to jest po prostu duet idealny. Jeżeli mam na to ochotę, to po prostu sobie to kupuję, a nie, o Boże, bułka, to pieczywo, to coś tam, to mąka. Po prostu chyba trochę wrzuciłam na luz, z czego się naprawdę strasznie cieszę. Mam ochotę czasami na coś słodkiego. Miałam w ogóle taką fazę po wakacjach, że co drugi dzień kupowałam sobie jakiegoś pączka. Wiecie, musiałam sobie po prostu powoli dojść do tego mojego trybu powrotu. I słuchajcie, i teraz na przykład czuję się mega jakoś tak szczęśliwa, bo też po prostu na przykład, nie wiem, nie że jak głupia, że kupię sobie opakowanie ciastek. Mam na przykład, słuchajcie, pierwszy raz od dawna w szafce 2 opakowania ciastek. Mam hity malinowo-biało-czekoladowe i jakieś kruche ciasteczka. I one tam leżą, po prostu jak mam ochotę, to sobie biorę jedno raz na kilka dni i jeszcze od tego nie umarłam, a jestem mega szczęśliwa i potem się, nie wiem, nie rzucam tak na to jedzenie. Strasznie mnie to jakby cieszy. Wciąż robimy takie nasze zakupy, jem na przykład twaróg z płatkami. Ale też na przykład jem od czasu do czasu, zróbmy sobie pyszną jajeczniczkę na maśle, nawet z boczkiem. Wiecie, kiedy ja ostatnio to jadłam? Chyba w podstawówce.
a teraz po prostu to się zdarza, albo na śniadanie jemy croissanta. Wrzuciłam kiedyś na Insta Stories, jak jemy tam croissanta, takie fajne niedzielne śniadanie, zrobiliśmy sobie croissant tam z marmoladą, plus tam inna połówka była z szynką, serem, i jeszcze na deser jakieś takie chrupkie ciastko, moje jedno z ulubionych z Lidla, w ogóle z piekarni Lidla, takie tam z morelą albo z jabłkiem, no przepyszne, takie francuskie. I ktoś mi napisał, co tak niezdrowo. No kurczę, no nie wiem, takie jest życie, miałam na to ochotę, smakuje mi to i jest to dobre i jem sobie na przykład, nie wiem, pół takiego ciastka, a za kilka godzin kolejne pół i żyję. Więc ogólnie na chwilę obecną naprawdę jem wszystko. Na przykład idziemy gdzieś sobie zjeść i potem idziemy na przykład, no raz byliśmy na tym jarmarku świątecznym w Poznaniu i słuchajcie, no było zimno, był ten klimat świąteczny, wszyscy coś jedli, pili, osypki, boczek, bekon, pajdę chleba i mnie tak nosiło na słodkie po obiedzie, to wzięliśmy malutką porcję, najmniejszą, tych churros, takich hiszpańskich, takich sticków, takich paluszków na głębokim oleju robionych z Nutellą. Wzięliśmy małą paczkę, ja zjadłam, nie wiem, z półtorej takiego churrosa. Nie umarłam od tego, było mi super przyjemnie na takim jarmarku, a tak bym sobie to, nie wiem, odmawiała tego, bo nie, nie, nie. I co to byłby za pobyt? Także było super fajnie sobie móc po prostu coś takiego wziąć i generalnie mam takie podejście teraz jakoś do wszystkiego. Jakoś tak, nie wiem, czy mi się to zmieni, czy nie, ale na chwilę obecną moja dieta tak wygląda, że po prostu jest jakaś taka, nie wiem, racjonalna. Nie mówię, nie wpierdzielam teraz ciastek na obiad, ale po prostu jakoś tak wyluzowałam. Ja się chyba po prostu zestarzałam. Nie wyrzucam na przykład teraz żółtek jajek, ostatnio mi się dawno nie zdarzyło, po prostu gotuję jedno jajko i jem je sobie i jest super. Także na przykład jestem teraz generalnie całkiem szczęśliwa i też jak na przykład wiecie, jednego dnia po prostu jakby jest okazja, że się je, bo czasami po prostu nic nie macie w domu i w ogóle ja na przykład czasami w ogóle nie mam, nie wiem, jakiegoś wielkiego apetytu, po prostu zjem to, co jest i tyle. No ale czasami, nie wiem, jest jakieś fajne wyjście do jakiejś fajnej knajpki, jestem tam raz, no to biorę sobie i danie, takie jakie mam, na jakie mam ochotę i potem jakiś deser, albo nie wiem, jest taki dzień, że źle się czujemy po poprzednim wieczorze, bo na przykład byliśmy na imprezie i wiecie, no nie ma nic lepszego rano, niż zjeść na przykład pizzę. No to zdarzy nam się zamówić pizzę, albo ja nie jem wtedy, nie wiem, całej pizzy sama, tylko po prostu jem na przykład, nie wiem, jedną czwartą, tyle ile mi jest potrzebne. Albo nawet zdarzyło nam się, słuchajcie, po melanżu właśnie następnego dnia wstać rano i tak, ale jestem głodna, ja też. I Michał mówi, ale bym zjadł hot doga z żabki. Poszłam, zjadłam, też zamówiłam, nawet nie zjadłam całego, dam trochę Michałowi. Halleluja! I nic mi nie jest i fajnie. I na przykład jak czuję, że jednego dnia, no wiem, że zjadłam jakieś takie, no mniej fit rzeczy, na przykład następnego dnia po prostu jem sobie rano jakiś twaróg, czy coś po prostu lekkiego, jakiś jogurt naturalny z czymś. Generalnie bardzo tak jakoś wyluzowałam. I to się też łączy z ćwiczeniami, ponieważ kiedy wiem, że jakoś tak dużo zjadłam i wiem, że no jakby, że mam co spalać, to na przykład idę sobie na siłkę po prostu i tam wtedy daję sobie generalnie kopa strasznego i napierdzielam na bieżni, bo jeżeli chodzi o moje ćwiczenia, to teraz wygląda tak, że mam dużo więcej czasu niż w sumie na pierwszym roku studiów i drugim. Mam jakoś tak na uczelni, że mam to skondensowane i mam w mniej dni uczelnie i po prostu jakoś tak całościowo mam czas i po prostu wychodzę z założenia, że skoro mam leżeć w łóżku i oglądać sobie filmiki na YouTubie, wolę pójść na bieżnię i sobie nawet pomaszerować, jeżeli nie chcę biegać. I wiecie, nawet spalić 500 kalorii, no to zawsze spalić, a nie spalić, a oglądamy to samo i ja czuję, że robię coś dobrego. Więc ostatnio byłam naprawdę dużo na siłce, słuchajcie, miałam takie maratony, że byłam gdzieś, słuchajcie, po 6 dni w tygodniu na siłce, naprawdę. Były takie tygodnie ostatnio, ale po prostu mam na to czas, nie wiem, jadę prosto z uczelni, czy przed uczelnią, czy w jakimś okienku i też to bardzo lubię i jak dużo jakby jem i tak sobie pozwalam, to po prostu mam też na to energię i siłę i mam co spalać i po prostu wiecie, taką równowagę, no zjadłam, nie wiem, sobie wczoraj pizzę albo hot doga, no to sobie pójdę, pobiegam i słuchajcie, moje ćwiczenia wyglądają teraz tak, że chodzę na siłkę, wchodzę tam, przebieram się, jak mówiąc już step by step, rozciągam się, zawsze się rozciągam, zauważam, że to mi bardzo pomaga, bo jak tego kiedyś nie robiłam, to miałam straszne zakwasy, więc zawsze się mocno rozciągam, wchodzę na bieżnię, bądź na schody, głównie bieżnie, jakoś tak najbardziej chyba lubię biegać i tam biegam zazwyczaj około godziny i
Zależy, no, jak mam energię i robię tak od 8 do 10 km na podwyższeniu 2,5 na bieżni i tempo to jest, tempo biegu to jest 10,0, a jak maszeruję tak intensywnie, bo na przykład się zmęczyłam, to sobie podwyższam podwyższenie bieżni do około 8 i maszeruję tempem na przykład 7,8 albo 8, także tak całkiem intensywnie, a mnie w ogóle prześwietliło, co? Bo jest jasne światło. Słoneczko dzisiaj w ogóle, 12 stopni. Także tak napierdzielam. Potem schodzę sobie z bieżni i idę zrobić sobie brzuch. Bo na brzuchu też mi zależy, nogi, szczególnie uda, to jest moja zmora po prostu i brzuch, więc robię sobie na przykład deskę. 2 minuty, wiecie, że leżycie, robicie deskę. Robię sobie 100 brzuszków na przykład. Zdarza mi się też zrobić przysiady z ketlem, także tak sobie przemieniam. I też bardzo często idę na saunę, tak się, wiecie, spocić, wypocić, poleżeć 15 minut po prostu, żeby się zlać potem. I potem zimny prysznic, potem zimna woda gazowana i ja jestem po prostu clean, oczyszczona i naprawdę czuję, że to jest jakaś taka równowaga. Staram się po prostu jeść jakoś tak, nie wiem, w zgodzie ze sobą. Wiadomo, ja po prostu staram się wybierać te takie, nie wiem, lepsze rozwiązania i wciąż wybieram jakiś tam makaron, który ma, nie wiem, mniej kalorii albo jest z ciemnej pszenicy, durum, to jakieś ciemne pieczywo zamiast jasnego, ale kurczę, kiedy czasami mam po prostu ochotę na, nie wiem, na truszówkę z kruszonką, Michał jest wielkim fanem, to też sobie kupuję, na przykład kroję sobie na pół, jem sobie pół, jem sobie czasami chipsy, pijemy grzane wino teraz, bo jest sezon i pijemy tego na potęgę. Też nie staram się pić 2 butelek co wieczór, no ale taki jeden kubek, półtorej, cieplutki z odrobiną miodu, z pomarańczą. No po prostu to jest rozgrzewające, przyjemne. Wciąż piję, nie wiem, herbaty, wciąż staram się pić dużo wody, także... Tak wygląda to na chwilę obecną u mnie. Chciałam wam to zupdate'ować, żebyście po prostu widzieli, co się dzieje i jak widzicie czasami na vlogach, że właśnie mamy jakąś na przykład zapiekankę, bo wciąż sprawdzamy staty. I ja wiem, że staty to nie wszystko i że ważne też, żeby to było zdrowe. Ja się z tym zgadzam w 100%, ale po prostu jak mamy czasami ochotę na coś takiego bardziej niezdrowego, no to patrzymy, ile to ma, żeby sobie na przykład nie dowalić 40 gramów tłuszczu w jednym posiłku. No, to wtedy po prostu patrzymy, o, cała zapiekanka, 6 gramów tłuszczu, fajnie, z kurczakiem, z serem cheddar, no super, no to bierzemy. Także takie jest jakby ostatnio moje założenie, też próbuję, powiem wam, nowych smaków, mogę tak powiedzieć, bo ja w swoim życiu właśnie jakoś przez to, że zawsze się jakoś tak interesowałam tym jedzeniem, tymi ćwiczeniami, tym, żeby, wiecie, jakoś wyglądać, to na przykład jadłam bardzo mało, nie wiem, pierogów, właśnie jakiś klusek, jak widzieliście ostatnio na vlogu, bo zawsze mi się wydawało, że to mączne, to nie można, najlepiej tylko owsiankę całe życie. I teraz mi tego bardzo brakuje i lubię od czasu do czasu sobie jakąś kluskę zjeść, jakieś pierogi, ziemniaki, jakieś frytki, takie ziemniaczane kuleczki pieczone, no po prostu super to jest, uwielbiam też bułeczkę, kupiłam, słuchajcie, ostatnio nawet masło, co nie zdarzyło mi się jeszcze odkąd mieszkam sama nigdy, bo zawsze, wiecie, masło, tłuszcz, o Boże, ale taka bułeczka, słuchajcie, chrupiąca z masełkiem i na to szynka, serek albo dżem 100%, no po prostu pychota i nie nawalam tego tyle, tylko tak, wiecie, smaruję sobie tak cieniutko, żeby było to śmietankowe, no cudowna, cudowna sprawa, także tak to wygląda na chwilę obecną, jeżeli jak będziecie oglądać moje vlogi, to po prostu żebyście wiedzieli. Mam nadzieję, że rozwiałam różne wątpliwości, że trochę wam wytłumaczyłam, że rozumiecie moje podejście i ja naprawdę teraz się czuję taka free i taka tutaj po prostu jakaś mądrzejsza. Po prostu to jest kwestia, jak mówię wam. Także co, widzimy się w kolejnych podvlogach. Oglądajcie, obserwujcie, co tam się u nas dzieje, co fajnego jemy, co za fajne produkty widzę. O, już w ogóle się nie mogę do czegoś tych świątecznych wszystkich rzeczy i tak dalej. Po prostu szał. Także tak wygląda moja dieta i moje ćwiczenia. Ćwiczę, kiedy mam czas. Staram się jak najwięcej, bo mam co spalać. Lubię to, by się tak oczyścić, skoro jem całkiem sporo. I powiem wam, że wyniki są całkiem, całkiem niezłe. W sensie mówię, nie ważyłam się, ale widzę, że po wakacjach, a teraz, czyli minęły tam, nie wiem, ze 2 miesiące, trochę się już wysmukliłam i trochę powoli wracamy. Jeszcze do wakacji dużo czasu, także na spokojnie. Ale widzę, że wiadomo, nie jest to co w marcu. Bo widzę po prostu po spodniach, że nie są mi aż tak luźne, tylko leżą, tak wiecie. Ale wchodzę we wszystkie pary spodni. Wygląda to, mam nadzieję, ok, tak mi się wydaje, ja się czuję w porządku. Ja jeszcze trochę podrzucam, mam nadzieję, bo naprawdę staram się to robić z głową. I będzie spoko. Także super. Naprawdę jestem całkiem szczęśliwa z tego, że doszłam do tego momentu. Także mam nadzieję, że film wam się podobał, że widzimy się w kolejnym i trzymajcie się. Buziaki.